Dzień dobry Kościele. Tak, drogie siostry, drodzy bracia, jesteśmy żywym Kościołem. Kościołem złożonym z serc, które wyznają naszego Boga, które do Niego się przyznają, które Go uwielbiają, które przychodzą po to, aby się posilać, wzmacniać w tym Słowie, które Bóg nam daje. To Słowo ma być dla nas drogowskazem, ale też i nauką. I dziś sięgamy do Psalmu 44, właśnie 8 maja 2021 roku. I w 27 wersecie tego psalmu czytamy: Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Moi drodzy, zachęcam was do tego, abyście dziś w swoich domach otworzyli Pismo Święte i przeczytali całą historię Psalmu 44. Podążyli za wszystkimi tymi wydarzeniami, które opisuje autor tego psalmu, za jego przeżyciami, za jego doświadczeniami, bo wtedy doskonale zrozumiecie, dlaczego na samym końcu, w ostatnim wersecie, właśnie woła do Boga, aby powstał i przyszedł z pomocą. Dzień 8 maja obchodzony jest jako dzień zakończenia II wojny światowej. Jednej z najstraszliwszych wojen, jakie wydarzyły się w historii świata. Wojen, które pochłonęły miliony istnień ludzkich, nie mówiąc o zniszczeniu gospodarczym, jakie przyniosło, ani traumą, którą okryły się narody. Moi drodzy, wiele lat było trzeba po to, aby ludzie odbudowali to, co zostało zniszczone. Wiele lat trzeba było, aby doszło do ponownego pojednania pomiędzy śmiertelnymi wrogami. Ale w sercach wielu po dzień dzisiejszy pozostała pamięć o tych, którzy nie wrócili, którzy zginęli, którzy może w bestialski sposób zostali zamordowani. Pytamy, dlaczego się to wydarzyło? Dlatego, że człowiek zaczął myśleć, że jest ważniejszy od Boga. Człowiek pomyślał, że może kreować rzeczywistość wokół siebie na swój sposób i według swoich myśli. Człowiek zaraził drugiego człowieka myśleniem o nienawiści, podpalając tę nienawiść w sercach bardzo wielu. Człowiek spowodował, że drugi przestał się dla niego zupełnie liczyć. Moi drodzy, my dziś wspominamy tę rocznicę właśnie po to, aby ciągle sobie na nowo przypominać i wzajemnie się hamować przed nienawiścią, przed szerzeniem fali hejtu, przed oskarżaniem drugiego człowieka, psuciem jego dobrego imienia, przed nienawiścią, która może w naszym sercu się wobec niego zrodzić. A gdy ta nienawiść się rozrośnie, gdy będzie nienawiścią całego narodu, wtedy dochodzi właśnie do wojen. Dlatego chcemy dziś Boga prosić przede wszystkim o pokój, o to, aby panował nad umysłami ludzkimi. Chcemy prosić, aby już nigdy więcej nie wydarzyły się takie historie i takie wydarzenia, jakie miały miejsce właśnie w trakcie II wojny światowej, ale też i wiele wojen, które wynikały później. Moi drodzy, chcemy dziś przyjść do Boga i prosić, aby to On był Panem historii, aby to On był Panem naszego życia, aby to On nas w swoim pokoju i w swojej miłości prowadził, abyśmy potrafili przezwyciężać nienawiść w tym świecie. Abyśmy nie doznawali krzywd i też innych nie krzywdzili. Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dla łaski swojej. Wyzwól nas, Panie Boże, z naszych myśli, złych myśli. Wyzwól nas od tego, abyśmy chcieli nad kimś panować albo nad kimś pokazywać naszą wyższość. Wyzwól nas od naszej próżności i chęci posiadania tego, na co nie zarobiliśmy, a co chcielibyśmy w bardzo łatwy sposób uzyskać. Pomódźcie się, proszę ze mną, aby Pan Bóg powstał, zajaśniał i prowadził nas wszystkich, również jako naród, prowadził nas ku pokojowi, ku budowaniu lepszej przyszłości. Drogi Panie nasz i Boże, chcielibyśmy uczyć się z historii, chcielibyśmy poznawać, jaka jest Twoja wola dla przyszłości nas samych, naszego narodu, naszego państwa. Dlatego prosimy Cię przede wszystkim o pokój i mądrość. Pokój w naszych sercach, mądrość dla rządzących, ale też prosimy o to, abyś nas prowadził jako ten, który jest Panem historii,
i który wszystkiego dokonuje w naszym życiu, ale i życiu wszystkich narodów. Prosimy Cię, Panie, aby już nigdy nie powstała taka nienawiść, która spowoduje wybuch wojny. Prosimy Cię, aby nigdy więcej nie wydarzyło się, że brat stanie przeciwko bratu, a siostra przeciwko siostrze. Prosimy Cię, abyś nas w pokoju, miłości jednoczył w Twoim Kościele i w tym Kościele uczył, jak żyć, wzajemnie się szanować, pomagać sobie, wzrastać również w wierze. Bądź, Panie, z nami, obdarz nas darami Ducha Twego Świętego i przyprowadź w jutrzejszy niedzielny poranek, abyśmy mogli jako żywy Kościół Ciebie wychwalać, uwielbiać poprzez nasze pieśni, a nade wszystko w naszych modlitwach. Amen. Błogosławię Wam na cały dzisiejszy dzień. Niech będzie to dzień udany. Zostańcie z Bogiem i w pokoju. Do zobaczenia.